Czy nie możesz powstrzymać się od przekąsek? Masz nieodpartą ochotę na podjadanie między posiłkami? W dzisiejszym materiale przedstawię Ci metody na eliminację podjadania między posiłkami. Najważniejsza rzecz, by ograniczyć podjadanie między posiłkami, jest usunięcie przekąsek, słodyczy czy innej przetworzonej żywności z naszego otoczenia. No, głównie to nasze otoczenie, jest to dom. Dlaczego tak powinniśmy zrobić? Ponieważ mamy ograniczone zasoby silnej woli. Jeśli my wyczerpiemy te zasoby silnej woli, wtedy kiedy powstrzymujemy się przed podjadaniem między posiłkami, no to wtedy już nie damy rady dalej się powstrzymywać i po prostu weźmiemy tą przekąskę i ją zjemy. Dlatego silna wola ma ograniczone zasoby. Podjadanie jest to nawyk, który wyrabialiśmy przez długi okres czasu i on został zapisany w naszym mózgu, dlatego ciężko go zlikwidować. Ale jeśli my zmieniamy nasze otoczenie, ograniczamy tą liczbę przekąsek, nie widzimy ich, no to utrudniamy wykonywanie tego nawyku. Więc to jest dobry krok w tym kierunku, by ograniczyć podjadanie między posiłkami. Dużo łatwiej nam wyciągnąć przekąskę z szafki i ją zjeść niż na przykład iść do najbliższego sklepu i kupić sobie taką przekąskę. Dlatego usuwanie z otoczenia przekąsek utrudnia nam właśnie wykonywanie tej czynności. I często, jeśli my musimy się wysilić, by zjeść taką przekąskę, to po prostu odechciewa nam się to. I dużo łatwiej nam zrezygnować z takiego podjadania między posiłkami. Ograniczanie przekąsek dać kontrolę wtedy, kiedy nie panujesz nad tymi odruchami podjadania między posiłkami. A kiedy są takie odruchy, gdy tego nie kontrolujemy, to na przykład wtedy, kiedy się stresujemy, jesteśmy zmęczeni lub po prostu nudzimy się. Wtedy łatwo wziąć taką przekąskę i ją podjadać. I usunięcie z otoczenia tych przekąsek na pewno pozwoli Ci na większą kontrolę. Dodatkowo pomyśl o tym, by Twoja rodzina zaczęła Cię wspierać w tym, by ograniczać te podjadanie przekąsek. Możesz również poprosić ich, by nie podjadali przy Tobie takich przekąsek, bo jeśli będziesz widzieć mm, różne słodycze i tak dalej między posiłkami, no to oczywiście będziesz chciała takie przekąski również zjeść. Rodzina również może z Tobą wziąć udział w tym mm, ograniczaniu przekąsek między posiłkami. Porozmawiaj z nimi, bo wsparcie rodziny jest bardzo ważne. Białko to makroskładnik pożywienia, który bardzo syci. Jeśli my mamy posiłki bogate białkowo, to wydłużamy czas, kiedy jesteśmy znowu głodni. Jest to związane z tym, że dłużej są trawione i dzięki temu mm, dłużej przechodzą przez nasz układ pokarmowy. To zwiększa właśnie tą sytość. Dodatkowo białko wpływa na nasze hormony, które są odpowiedzialne za uczucie sytości. Jeśli zależy Ci na tym, by posiłek był bardzo sycący, to zwiększ ilość białka. Do jakich granic? No między 25 a 30 gram białka. Jest to optymalna wartość. Dzięki temu mm, posiłki będą dużo bardziej sycące niż takie typowo węglowodanowe, które są szybko trawione No i po takich posiłkach bardziej węglowodanowych Dużo szybciej będziesz głodna, i dużo szybciej będziesz chciała podjadać różne przekąski. Więc pamiętaj o tym, by posiłki zawierały odpowiednią ilość białka. Także gwarantuję ci, jeśli wprowadzisz większe ilości białka do posiłku w ciągu dnia, to zobaczysz różnicę. Zaobserwuj, jak zmienia się Twoja sytość po zjedzeniu takich posiłków. Czy mniej ci się chce podjadać takich przekąsek? Uwierz mi, naprawdę efekt cię zaskoczy. Chyba każdy słyszał, że. Odpowiednie nawodnienie to klucz do zdrowego stylu życia. Ale jak picie wody wpływa na ochotę, na podjadanie między posiłkami? Po pierwsze, często mylimy uczucie pragnienia z uczuciem głodu. Jest to związane z tym, że żyjemy w świecie, w którym pędzimy, nie mamy czasu, nie zastanawiamy się nad naszymi odruchami, nad tym, co czujemy i często niestety mylimy ten głód z pragnieniem. Dlatego przed każdym takim uczuciem głodu między posiłkami napisz szklanki wody i zaobserwuj, ja, czy nadal czujesz ten głód po 15-20 minutach, czy ten głód przeszedł. Jeśli nadal czujesz głód, no to oznacza, że jednak jesteś e, głodny, godna i powinnaś zjeść tą przekąskę lub dodatkowy posiłek. Natomiast, jeśli nie czujesz głodu, to oznaczało, że mm, było to właśnie taki głód. Emocjonalne lub głód związany z tym, że pomyliłaś sobie to z pragnieniem, dlatego odpowiednie nawodnienie. Picie wody między posiłkami jest bardzo ważne i pomoże Ci ograniczyć podjadanie między posiłkami i wytrwać do tego następnego posiłku. Drugim również bardzo dobrym sposobem jest wypijanie szklanki wody przed posiłkiem. Dlaczego jest to, to ważne? Ponieważ badania już potwierdziły, że wypijanie szklanki wody przed posiłkiem zwiększa sytość posiłku i ogranicza później ochotę na podjadanie między posiłkami. Dodatkowo jest to bardzo dobry zabieg, by zacząć ograniczać kalorie, a dzięki temu spalać e, tkankę tłuszczową. Planowanie to droga do sukcesu w różnych dziedzinach naszego życia i również w dziedzinie żywienia. Jeśli chcemy na przykład ograniczyć podjadanie między posiłkami, z czym to jest związane? Z planowaniem posiłków. I jeśli planujesz posiłki, to ograniczasz szanse na to, że Twoje posiłki będą źle zbilansowane, będą źle przygotowane i będziesz się trzymać konkretnych posiłków w ciągu dnia bez podjadania przekąsek między posiłkami. Jeśli planujesz posiłki pełnowartościowe, bogate w białko, to ograniczasz nagłe skoki cukru we krwi, a te nagłe skoki cukru we krwi mogą powodować wilczy głód po posiłku. Dlatego jest to tak bardzo ważne, by te posiłki były odpowiednio zaplanowane. Ale w jaki sposób możesz zaplanować posiłki? Możesz codziennie, dzień wcześniej planować sobie takie posiłki. Spisywać sobie na kartce i będziesz wiedzieć, jakie posiłki w ciągu dnia powinieneś zjeść następnego dnia, lub po prostu skorzystać z jakiejś diety. Ale nie zawsze jest to optymalne i często czasochłonne, ale z pomocą przychodzi aplikacja fitatu którą chciałbym Ci teraz pokazać, jak za jej pomocą możesz ograniczyć podjadanie między posiłkami. Jesteśmy w aplikacji Fitatu i chciałbym Ci pokazać, jak bardzo prostą dzięki tej aplikacji możesz planować posiłki. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to wprowadzać produkty do każdego posiłku. Jest to bardzo proste. Wyszukujesz wyszukujesz produkt. I go dodajesz. I masz obliczone makroskładniki, ilość białka. I to jest dla nas na przykład bardzo ważne przy posiłkach, jeśli chcemy ograniczyć podjadanie. Dodatkowo możesz liczyć ilość wypianych szklanek w ciągu dnia. To jest bardzo pomocne, by kontrolować te ilości. Możesz również korzystać z gotowych przepisów, z aplikacji Fitatu. Masz do wyboru mnóstwo przepisów, które mogą się idealnie sprawdzać u Ciebie na śniadanie, na obiad, na kolację, jak i również wysokobiałkowe. Możesz również dodać własne przepisy. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że klikniesz dodaj nowy. I wszystko możesz tutaj uzupełnić, jeśli chodzi o Twój przepis. Możesz również skorzystać z fitatu premium, który daje więcej opcji, więcej przepisów. Możesz również korzystać z listy zakupów, jak i również z gotowych jadłospisów, które będą proponować dla Ciebie różne posiłki. Także jest to świetna opcja dla tych, który, którzy wymagają więcej od takiej aplikacji. Przedstawiłem Ci najlepsze metody, które sprawdzają się u mnie oraz moich podopiecznych. Dlatego przetestuj każdą i sprawdź, która będzie najlepsza dla Ciebie. Jeśli podobał Ci materiał, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. I daj również znać w komentarzu, która metoda najlepiej sprawdza się u Ciebie. Także życzę powodzenia. Pozdrawiam serdecznie. Młyński Mateusz.